Siostry, bracia, drodzy goście, zwyczajem naszym jest tak, że składa się życzenia na nowy rok. Ja pragnę również te życzenia, jako już pasterz naszej wspólnoty, wyrazić tym, którzy tu są, którzy z nami łączą się duchowo, ale także, którzy z nami łączą się poprzez stronę internetową, którzy są nieraz w odległych krajach i kontynentach, ale mają łączność parafią właśnie poprzez stronę internetową. Nowy rok. Wyruszamy do siostry bracia we wspólną podróż. Siedzimy w jednej łodzi. Wszyscy ludzie w jednej łodzi jak bracia i siostry. Chcemy w tej wspólnej podróży z całego serca życzyć sobie pełna była. Życzę więc i bracie, udanego roku dla Ciebie, wszystkich ludzi. Życzę, byśmy mieli okazję podać dłoń tym, którym podajemy na co dzień i tym, którym już dawno nie podawaliśmy. Życzę, byśmy podawali dłoń, mając serce zawsze pełne dobrych i szczerych rzeczy, rzuciwszy wszelką maskę, byśmy byli ludźmi szczerymi, nigdy nie ogólnymi. Zaczynamy dzisiaj ten nowy rok, więc życzę Wam sobie, byśmy się starali, by był ten dobry rok. Wydało się nam odczuć i świadczyć zarówno dobroć, przyjaźń, dom, szkole, pracy. Życzę Wam sobie, byśmy zażegnali wszelkie spory, mieli nieraz uściągnąć język. Niech Twój mąż, Twoja żona, Twoje dzieci będą szczęśliwi. Szczęśliwi dzięki czynom, nie tylko słowom, ponieważ potrzebujesz ich szczęścia, aby samemu być szczęśliwym. Niech więc ta uroczystość Najświętszej Maryi, Panny w Głowie Pokoju. Niech ona wzruszy nasze serca swą macierzyńską miłością. Niech te nasze serca wypełni duchem Słowa Przedwiecznego Jezusa Chrystusa. Niech te nasze serca będą wypełnione ewangeliczną miłością, duchem pokoju, sprawiedliwością, przyjaźnią Bożą, abyśmy umieli dzielić się ich słowem i chlebem. Po prostu życzę Wam sobie, żebyśmy byli nawzajem dla siebie życzliwi. To tak niewiele, a tak wiele każdemu z nas pomaga. I nawet na zdrowie, bo człowiek nie będzie się martwił, a będzie szczęśliwy. I tego Wam sobie na ten rok Państwa.